Panie ministrze, dlaczego zdecydowaliście się znowu w roku wyborczym zagrać na antyimigranckich nastrojach? No, nie jest to teza prawdziwa, bowiem propozycja powrotu do pomysłu obowiązkowego mechanizmu relokacji wraca ze strony Komisji Europejskiej. Ten temat, można powiedzieć, wprowadziła do dyskusji w czerwcu, a więc pod koniec prezydencji szwedzkiej, Komisja Europejska, kiedy złożyła propozycję aktu prawnego, rozporządzenia, który zawiera w sobie obowiązkowy mechanizm relokacji. Odpowiedzi na... Czy na pewno obowiązkowy? To jest pytanie, bo przecież tam są trzy rozwiązania. Tam można przyjąć uchodźców, można zapłacić pewną kwotę albo przekazać jakieś inne wsparcie w innej formie. Mówiąc bardzo precyzyjnie, są trzy możliwości rzeczywiście wymienione przez pana, przy czym trzecia wymieniona, czyli wsparcie techniczne, jest możliwością nierównorzędną, to znaczy nie można wypełnić tą możliwością pozostałych dwóch i uchylić się od pozostałych dwóch. Można uzupełnić tamte dwie. To jest taka uzupełniająca możliwość, nawet tak jest to wsparcie dokładnie nazwane. Natomiast dwoma zasadniczymi elementami tego mechanizmu to zasada relokuj lub płać. Te obecnie według pierwotnej, pierwszej propozycji 2000, niecałe 2000 imigrantów, których miałaby przyjąć Polska, naprawdę budzi takie wasze przerażenie? Nie, tutaj raczej sama zasada, panie redaktorze, wedle której my tracimy kontrolę nad tym, kto do Polski wjeżdża, na jakich zasadach, jakie to są kwoty migrantów, bo to może być 2000, 5000, a w pewnym momencie może się okazać, że Komisja Europejska uznaje, że pół miliona czy milion migrantów trzeba relokować do Polski. Nie trzeba, można płacić, jak już pan zauważył. 50 000 albo więcej migrantów. Tego dzisiaj nie wiemy. Ten mechanizm daje pewne uprawnienia blankietowe. Czy pan widzi jakąkolwiek możliwość, żeby Polska wzięła udział w tym mechanizmie i przyjęła za 2, 4, 5, 10 lat w ramach tej solidarności jakichkolwiek uchodźców? Na pewno nie zgodzimy się na obowiązkowy mechanizm relokacji uchodźców, ponieważ to jest naruszenie prawa naszego kraju do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i kontroli tego, kto na terytorium naszego kraju wjeżdża.